Podnoszenie się poziomu wód, wody jest coraz więcej na ziemi. Jeśli wody jest coraz więcej, pada coraz więcej deszczu. Jest coraz więcej. Zmieniają się też pory roku. Już na przykład w Polsce pory roku nie są takie same jak kiedyś. Prawda? Pojawiają się nowe zjawiska atmosferyczne, na przykład dla naszej strefy klimatycznej. Tu możemy się odnieść do wiedzy waszej pani nauczycielki. Czy trąby powietrzne były w Polsce, jak pani miała tyle samo lat, co pani podopieczni? Nie, aczkolwiek zdarzyło się, ja jestem rzeszowianką, zdarzyło się, że ścianę wyrwało, jak byłam, ale to już byłam studentką, wyrwało jedną ścianę z bloku, to się zdarzyło raz. Ale to huragany, prawda? A nie takie tak. Trąby jak no nie, jest. Nie, trąby takie jak dzisiaj się zdarzyło, no. Ale huraganowe wiatry wtedy już też się zdarzały bardzo rzadko. Tak. Natomiast trąb powietrznych nie było. Tak samo nie było, prawda, powodzi w środku lata, prawda? Powodzie takie wiosenne. Wiosenne były, tak. A takie, że jak mamy teraz w czerwcu i w lipcu. No to się nie zdarzało. Dokładnie. Dobra. Teraz zobaczymy sobie film, co nam grozi i co się dzieje, jak możemy to powstrzymać. Robert, pomóż ci. Będziemy pedałować, każdy z nas będzie to robił. Ja będę wybierał sobie osoby. Proszę tylko, żeby zaszorować dobrze obuwie. Chcesz limony? Nie! Okej, to jest.